Czas na grzybogranie, moi drodzy, i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Stardew Valley, moi drodzy. Tak, dzisiaj planujemy prawdopodobnie znowu pójść do kopalni, tym bardziej, że mamy jeszcze dobre szczęście, więc jak najbardziej chcę polecieć tam do kopalni, żebyśmy mogli w końcu może dokopać się do tego złotka i mieć nieco spokoju od jakże zabawy razem z tym, zabawy z podlewaniem, ale to co zrobimy jeszcze najpierw, to chodźmy do naszego... Ło matko jedyna, ile tu jaj na nas czeka. Nie sądziłem, że aż tyle już jak będziemy mieli. Łocie panie, super. To co, moi drodzy, chciałem zrobić, to chciałem postawić tutaj skrzynkę, przefarbować ją na żółto. I to co możemy generalnie robić... To co powinniśmy móc... Zgłupiałem w takim razie trochę, bo z tego co pamiętam to można było... Chyba jednak nie można było. Chciałem się wycwanić generalnie i ogarnąć nam tutaj ten... Ogarnąć nam tutaj zabawę w postaci, że sobie zbierzemy to siano. Nie będziemy mogli sobie to całe tutaj siano ogarnąć, ale widzę, że chyba jest trochę to mi utrudnione. No dobrze. Nie mam zamiaru w takim razie na to narzekać. To co zrobimy to tak. Czy jajko musimy dostarczyć? Nie, nie musimy dostarczyć do Community Center. Więc to jedno sobie wrzucimy, ale te trzy sobie jednak na razie zostawimy. Będzie na jakieś gotowańsko. I tak, bierzemy przede wszystkim mieczyk, kosę sobie zostawiamy. Siekierę też jeszcze zostawimy. Proszę bardzo. I teraz tak. Ogarnijmy oczywiście nasze tutaj grządki. No nie obędzie się bez tego. No i mamy znowu kolejną papryczkę. Cieszy mnie ten fakt bardzo. Czy coś jeszcze nam tutaj wyrosło? Nie bardzo. Więc okej. Więc nie ma problema. I tak na szczęście jesteśmy do przodu. I tak jesteśmy do przodu, więc... Ale kurczę, muszę przyznać, że te papryki bardzo szybko produkują swoje plony. Są naprawdę chyba opłacalne, jeśli o to chodzi. Tak, zaczynamy czuć zmęczenie, spoko, spoko. Ale już wszystko mamy podlane, więc to mnie cieszy. Możemy lecieć w takim wypadku, moi drodzy, do kopalni! Lecieć do kopalni możemy już. I proszę bardzo, odkładamy sobie tutaj to wszystko. To przerzućmy sobie w taki sposób. Lecimy, moi drodzy, do kopalni w sposób taki, że ruszymy najpierw do tego. Najpierw skoczymy sobie na coś tu mamy? Mamy! Są śliwki, są te aprikoty. Okej. Skoczymy sobie najpierw oczywiście do spa, żeby sobie energię jako taką odnowić, żebyśmy jednak mogli coś w tej kopalni, kurczę, zrobić. To po pierwsze. A potem sobie jakoś będziemy radzić. Dziwi mnie fakt, w ogóle strasznie rzadko tutaj widzę jakiekolwiek rzeczy, żeby w ogóle leżały. Co mnie absolutnie dziwi, ale okej. Bywa. Proszę bardzo. Tutaj by się przydało w ogóle zasiać jakieś te... Zasiać jakąś trawę. Bo mogłoby to fajnie miejsce wyglądać. Ta stacja kolejowa... Często jednak tutaj w miarę przechodzimy, więc myślę, że w którymś momencie gry będę chciał to zrobić. Nie jestem pewien tylko, czy na nagraniu, czy nie, ale będę chciał na pewno to zrobić, więc tego możecie się spodziewać. Dobra, i zajmę zregenerować nasze tutaj ciałko. I zaraz lecimy do kopalni. Przydałoby się zarobić nieco tej kasy też przy okazji na tę wędkę, więc myślę, że kasę teraz w sumie przydałoby się oszczędzać delikatnie, żeby dostać tę wędkę w swoje łapki i zacząć łowić. Zacząć nieco łowić i przydałoby się też zobaczyć, czy mamy jakieś rybki, które są niezłapane przez okres letni, bo potem będzie dupa, będzie trzeba czekać znacznie dłużej. Cały rok na to, żebyśmy dostali się do kolejnego lata. Myślę, że i tak będziemy jakby do tego następnego lata wytrzymamy tu w tej serii. Ale wiecie, jakby... Why? Dlaczego wtedy, a nie teraz, skoro jest są możliwości? Póki są możliwości. Dobra. Wyszlim. Lecim. Abigail. Cześć, powiedz, że ciekawy zapach, jakby miodu? I don't know. Nie wiem.
Może czujesz miód ze swoich uszu, czy coś takiego. Nie wiem, ja nic nie czuję. Zwłaszcza mięty. Do ciebie. Co? Nie no. Też Abigail, pamiętam, że chyba pierwszy raz, jak miałem okazję grać, to Abigail chyba była pierwszą postacią, z którą faktycznie byłem w grze. Jeśli mnie pamięć nie myli. O, już mamy przejście, super. Rozejrzyjmy się tylko, czy nie ma tutaj jakichś diamencików, czy czegoś podobnego. Jakichś minerałków fajnych. Jest kwarcu trochę, jest trochę srebra oczywiście. O, ty mendo jedna mała. Gnojek. Niedobry, nieładnie tak mnie bić. Dobra, nie ma tutaj co tamto, więc po prostu lecimy. Łożesz ty, wypadł mnie stąd, wypadł, nie chcę się z wami bawić. Do widzenia państwu. Ha. Nie ma tak łatwo, nie będziecie mnie tutaj bić. Duch. O proszę, pierwszy raz mamy ducha. Pierwszy raz widzę, że mamy ducha. Okej. Jakoś tak się zamyśliłem, przepraszam was. Chcę go jakby pokonać oczywiście, bo chcę zobaczyć, co z niego tutaj wypadnie. To chyba była esencja, ale nie pamiętam, czy to była słoneczna, chyba to będzie mroczna esencja. Chodź tu duchu, łapi duchu. Dawaj, tu mnie. Się. O, węgiel jeszcze jeden tutaj nam został. Zaraz mnie zanudzi na śmierć on. No dajesz duchu. Uderzę go jeszcze dwa razy i daję sesiana. Raz. Dwa. Dobra, trzy. Dobra, Boże Święty, słoneczna esencja, okej. Okay. Oh no. Ja miałem mieć szczęście podobno, a nie kurczę ten. Zabawę taką. Gincie maluchy, nie dajcie mi tutaj ten. Dobra, moment, weźmy, pójdźmy tak. O, ten tutaj. Ten tutaj, moi drodzy, będzie coś dla nas miał. Dobra, skrzydełko nietoperza zabity. Fak. Muszę zjeść coś, bo bardzo mamy kiepsko z apekami. Energii z kolei mamy bardzo dużo. Szkoda, że nie mam wystarczająco kamienia, żeby sobie po prostu zrobić tutaj schody z tego piętra. Bo no trochę się tutaj możemy pomęczyć. Okej, dobra, idealnie. Dostaliśmy jakiś pierścień, okej. Pierścień światła. Emituje ciągłe światło. O kurde, super. Dostaliśmy pierścień światła. Czemu on jest taki szybki? What the hell?
Dobra, zjedzmy sobie jeszcze trochę tych malinek. Szkoda trochę, bo tylko nam energia będzie niepotrzebnie się uciekać. Dobra, zabity. Dobra, idziemy po tego tutaj, bo ten tu ładnie przystanął w rogu nam. Dobra, moment, zjedzmy coś. Dobra, no nie, serio, takie maluszki mnie tutaj zgarnęły. Ja pierdzielę. Anonim, wstawaj! Maru, znalazłem cię w kopalniach, szukałem minerałów i prawie nadepnęłam ci na głowę. Następnym razem uważaj na siebie, okej? Dobra, odnalazła nas ona, więc całe szczęście będziemy żyć. O, gdzie moje 100 złota i 4 przedmioty z mojego plecaka? O kurna. Straciliśmy wszystkie malinki, nieładnie. Okej. Nic nie szkodzi, jakby, no, zdarza się. Dobra, nie ma sensu, bo widzę, że są jakby... Są, jest robactwo, jest nieładnie, tam fajnie. Więc cóż, zróbmy tak. Mamy strasznie słabą energię, słabe życie, więc polećmy sobie przede wszystkim... Śmieszy mnie fakt w ogóle, że nam energia całkowicie spadła teoretycznie, bo tak naprawdę w ogóle jej nie straciliśmy. Tak naprawdę jakbyśmy w ogóle jej nie tracili. Czy do sauny o tej porze mogę wejść? Mogę wejść, okej. Cieszy mnie to bardzo, to sobie zregenerujemy jakkolwiek chociaż tę energię i życie, bo z tego co się orientuję, to inaczej byśmy chyba mieli połowę tej energii, co byśmy teraz jakby, co moglibyśmy mieć. Więc okej, cieszy mnie bardzo fakt, że nie straciliśmy żadnego kilofu ani miecza. To by było troszkę gorsze dla nas. HP-ki też nam rosną, okej. Cieszy mnie to bardzo. Znacznie wolniej, a nie, tutaj HP-ki nam wzrosną szybciej. A to co my chcieliśmy, to energię. Dobra, do połowy jak wejdzie, to będzie git, bo i tak się nam odnowi z rana, i tak się odnowi. Dawaj, 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 dawaj. Super. Wracamy do domu w takim wypadku. A, już chciałem iść tam na lewo. Z przyzwyczajenia. O kurczę, nie mam... A, motyki nie mamy, bo ten, bo wzięliśmy ją do Clinta, tam widziałem robaczki były. Kurczę, szkoda. Będzie trzeba polować potem sobie na te robaczki, bo artefakty, jakie wszystkie, jakie możemy dostać jakiekolwiek w grze, są właśnie poprzez robaczki wydobywane w znacznej większości przypadków. Aha, ja nawet nie mam czego tutaj przytopić dobrze. Cholera jasna. O, ale słoneczną tą energię... Moment, spiżdżarnię, pokój, że akwarium, kotłownię. Awanturnika, okej, mamy tutaj coś do zbioru awanturnika, więc fajnie, idealnie. Dobra, lecim do wyra, idziemy spać. Walka, 5 punktów zdrowia, talerz korzeni. Okej, przepis kucharski nowy. Rolnictwo 500 dostaliśmy hajsu. 90 zł za jajko jedno. Bardzo fajnie. Możesz dobrać motykę z miedzi, super. Królowa sosu to powtórka, więc nie patrzymy. Wróżba jest... niefajna. Jutro będzie przejrzyście i słonecznie. Wspaniała pogoda na luau. Ten festiwal będzie miał miejsce na plaży. Zaczyna się między 9 a 14. Nie chcecie tego przegapić. O kurczę, to dzisiaj luau mamy. Luau. Dobra. Kwarc tutaj zrzućmy. Jutro spotykamy się na plaży na corocznym luau miasta Pelikan. Główną atrakcją jest wspólne danie ze wszystkiego, co się przyniesie. Przynieś coś dobrego? Gubernator we własnej osobie weźmie udział, więc proszę zachowuj się. Przyjdź na plażę między 9 a 14.
Zachowuj się. Okej, okay, jak ja bym chciał wrzucić coś niedobrego. No dobra. Odpuszczamy w takim razie sobie dzisiaj kopalnię. Weźmy sobie kilo, weźmy to. Okej. Okay. No i co? Zaczynamy tradycyjnie od podlewańska. Ono nie ma innej opcji dla nas. Melony jeszcze nam nie wyrosły. Kurde, bo strasznie długo się na to wszystko czeka. Ja pierdykam. Papryczki już dwa razy miały okazję wyrzucać z siebie plony, a te tutaj co? Się obijają. Proszę bardzo, proszę bardzo. Melon chyba w takim razie powinien za dwa dni być gotowy, jeśli mnie pamięć nie myli. Chyba 12 dni on tam potrzebował. Głowy sobie urwać nie dam, ale wydaje mi się, że 12 chciał. Nie no, zdecydowanie chcę porobić sobie te sprinklery, te zraszacze, bo to jest naprawdę już męczące trochę mnie, że to się samo nie podlewa. Uciążliwe jest jak nie wiem. A, woda, okej, okay, okej. Okay. Już cim po nią lecim, woda. Kurczę, szkoda mi tych malinek, szczerze tylko powiem najbardziej. Bo reszta to tam okej. Okay. Chociaż pierścień cały czas mamy. Okej, okay, też dobrze. To fajnie, będziemy mogli przynajmniej więcej widzieć. Do mnie co, może miniaturki też fajnie i przeżyste. Okej, okay, proszę bardzo. Tutaj to jedno. I tutaj całą resztę. No ejże! Co mi tak nieładnie to podlało? Kurde mol. Dobra. Chociaż konewkę jakbyśmy ulepszyli sobie, to byłoby też może spoko teoretycznie. Ale do ulepszenia konewki jeszcze nam trochę. Jeszcze trochę i więcej. Dobra, i ostatnie. No nie, no żartujecie sobie ze mnie. Alo. No jak tak można? Ostatnie pole, jeszcze tutaj muszę ten. Nieładnie. Nieładnie tak kazać mi jeszcze jedno pole idealnie ścinać. Dobra, strasznie dużo tutaj drzew się narobiło. Zetnijmy sobie chociaż jedno z nich. Żebyśmy tutaj mieli więcej jednak trochę miejsca na późniejsze jakieś czasy. To jest kamień? Tak, to był kamień. Dobra, tutaj sobie przejdziemy tak. Kurkę naszą zahaczymy. Żeby miała tutaj serducho kochana, nas kochała. Kociaka też, proszę ciebie bardzo, od razu ci nalejemy troszkę wody. Proszę ciebie bardzo. Jest jajucho? Superancko, cieszy mnie to bardzo. I cóż, zrzucamy oczywiście wszystkie nasze rzeczy, jakie tutaj są, nie potrzebujemy tego. Tego nie potrzebujemy. Możemy polecić do Clinta śmiało, więc możemy wziąć też geody. Słoneczna esencja jest nam niepotrzebna. Okej. Chyba, że... Nie no, chociaż wszystko praktycznie mamy z miedzi. Okej, okay, po prostu lećmy. Lećmy po prostu, moi drodzy, na miacho. Widzę, że mamy tutaj jakieś winogronka i mamy jeszcze ten. Dobra, tutaj jest parę rzeczy leżących nam ładnie. Więc przy okazji coś tam mamy. Aha, groszek pachnący nam nie daje w ogóle energii, dobrze wiedzieć. Ale winogronko przynajmniej coś tam daje. Więc sobie zjedzmy winogronka. Jak ja bym chciał tak winogronka spotykać na zewnątrz po prostu. A idę sobie, idę ulicą i proszę bardzo, winogronko. Ja jestem mocno winogronową osobą, ja lubię bardzo winogrona. Ale o dziwo, wina przyznam, że nie lubię. Wino mi nie podchodzi tak bardzo.
Hej farmerze, mam do ciebie pytanie. Myślisz, że kiedykolwiek zostanę profesjonalistą? Twoim przeznaczeniem jest być legendą sportu. Może jeśli będziesz dużo ćwiczyć? Nie, najprawdopodobniej nie uda ci się i zostaniesz sprzedawcą. Legendą sportu. Hej, o to mi chodziło. Okej, nie muszę jutro pracować. Nigdy nie byłem tak szczęśliwy. Ty i tak nie pracujesz. Że co, już 12:10? Mój Boże. Masz tutaj. Dziękuję, dzięki tobie ten dzień stał się wyjątkowy. Proszę ciebie bardzo. Pam! Dobrze robisz, dzieciaku. Dzięki. Pan dzisiaj... To moment, to ja miałem aż 3? Miałem aż 3? Okej. Dzięki, podoba mi się. Proszę, ja was bardzo. Troszkę z NPC-cikami sobie naszymi tutaj miastowymi nasze relacje nadrobimy. Dobra, i do Clinta, do Clinta, do Clinta. Jest środa, więc wszystkie dziewczyny są chyba... Całkiem mało osób jest jakby trochę tutaj dookoła gdzieś. Dobra, dawaj mi tę motykę. Bosko, otrzymujesz motyka z miedzi. I przetwórzmy sobie geody od razu. Eins. To mieliśmy. To też, jak najbardziej to tak samo. 10 koperku, ok, jak najbardziej spoko. 3 żelaza i kolejne 3 żelaza. Okej, okay, wiem na pewno, że tak. Sklep. Na wszelki wypadek jeszcze sprawdźmy. Aury pigment. Tak, tak, tak. Wszystkie te miałem, więc nie ulepsz narzędzia, tylko sklep. Mogę ci to wszystko sprzedać w takim wypadku. Ruda złota. Jedna ruda złota kosztuje u niego 400 złota. My potrzebujemy 5 bodajże, żeby zrobić te... Tak, jedną sztabkę potrzebujemy, więc 5. Boże święty, jak mi się zaczęło odbijać, przepraszam najmocniej. 5 byśmy potrzebowali w tamtym momencie, okej. Okay. Dobra, mamy już motykę. Cieszy mnie to bardzo, jednakże nie będzie nam ona teraz za bardzo potrzebna. Myślę, moi drodzy, że połowimy sobie nieco, skoro mamy jeszcze nieco energii. Chcę to chyba zrobić tutaj nieco. Nie łowiliśmy jeszcze w górach na pewno. Trzeba połowić nieco też w górach, żeby zobaczyć, czy jakaś rybka nam się trafi nowa. Szczupak. Okej, czy my szczupaka mieliśmy wcześniej? Chyba mieliśmy. Tak, mieliśmy już szczupaka jednego. Dobra, ja was, moi drodzy, chwilkę tutaj zostawię. Ja sobie połowię, wykorzystam nieco naszej energii. Mam nadzieję, że nieco nam jej tutaj starczy. I widzimy się za chwileczkę. O, moi drodzy, udało nam się złowić prehistoryczne narzędzie. Czy my to mieliśmy, czy nie? Okej, pokazuj mi, że znaleziono jedno. Chcę zobaczyć w takim razie, bo jeśli... Chociaż kurczę, czy jest sens? Zobaczmy. Zobaczmy szybko, bo skoro i tak jesteśmy obok muzeum, no to nie robi nam to jakiejś większej różnicy. Podaruj do muzeum, jest opcja. Okej, czyli tego nie mieliśmy tutaj, fajnie. A skoro jesteśmy tuż obok, to czemu by nie od razu zrzucić? Moi drodzy, póki ja od razu tutaj jestem z wami, chciałbym też skoczyć sobie, moi drodzy, i kupić sobie zupkę. Możemy sobie kupić tą zupkę. Trout soup, czyli tą... O Jezus, nie pamiętam z czego ona tam była, ale w każdym razie możemy sobie kupić tę zupkę. Okej, okay, proszę bardzo, muszelki sobie zbierajmy. Biorę motykę jeszcze tylko. Ozdobny wachlarz. O, jest ten, chcę zobaczyć coś. Okej, okay, możemy sobie ładnie rozkopać nawet plażę. Dobra, zamieniamy tutaj. Tam są te. Tam są bąbelki. Od razu tak, sprzedajemy sobie to wszystko, bo jest nam to niepotrzebne. Wędka z irydu. Bo my mamy z włókna szklanego. Używana w wodzie do łowienia ryb. 750 aż jest potrzebne nam. To jest naprawdę dużo. To jest w sumie, kurczę, dużo.
jak na rybkę. Więc nie wiem, czy będziemy aż tak bardzo się próbowali na nią tutaj załapać, ale bierzemy na pewno jedną zupkę z pstrąga. Od razu ją sobie zjedzmy. Odzyskajmy nieco energii i połówmy sobie tutaj za tymi bąbelkami. O kurde, moi drodzy! O dobra, udało nam się wyłowić skrzynkę. Mamy jedną przynętę. Wow! Mamy diament. Wow! I mamy ostrze Neptuna! Pamiątka rodowa z Zamorza Klejnotów. Zmniejsza nam co prawda szybkość, ale kurde, mol! To jest jeden z najlepszych mieczy teraz w grze tutaj. Uciekać, mewy. Ja cię sunę, ale dostaliśmy. Dobra, ale dostaliśmy. A niby mieliśmy mieć kiepskie szczęście dzisiaj, co? A niby mieliśmy mieć kiepskie szczęście, a jak na razie to widzę, że jest ostro. Widzę, że jest chyba jednak bardziej ostro z tym szczęściem. Wodorosta sobie wpierdzielimy, bo czemu by nie? I lecimy dalej szukać tutaj. Od razu, skoro jesteśmy, zebrałem właśnie te ukwiały i tak dalej, koralowce. Mam nadzieję, tutaj może też spróbować znowu złapać legendę, skoro i tak jesteśmy na efekt... O kurde! O kurde! No wiedziałem, że to nie pyknie, ale widać, że jest przynajmniej, widać, że jest. Widać przynajmniej, że jest tutaj gdzieś. Dobra, już któryś raz łowię tylko tutaj jakieś śmieci i wodorosty, więc moi drodzy, spływamy stąd, haha, bo wiecie, jesteśmy nad wodą, ale za to pójdziemy sobie do jeziorka tego zwykłego tam w lasku, bo tam też może coś się uda nam fajnego znaleźć. O! Hej, Abigail. Wszyscy czekają na jutrzejsze luau, są też trochę nerwowi, wiedząc, że gubernator przyjeżdża. Okej, czy tobie dawaliśmy jakiś prezent? Masz tutaj to. Co ty sobie wyobrażasz? To jest okropne! Dobra, cichaj tam. Fajnie wygląda. Takie fioletowe, do włosów ci pasuje. Masa szczupaków, moi drodzy. Napaliśmy masę szczupaków. Tutaj tylko w jeziorze i tak naprawdę nic poza tym. Więc cóż, lecimy, moi drodzy, do domcia, bo już trochę pora niestety jest nie ta. Więc trzeba by tutaj wracać. I cóż, jutro zaczynamy luau. Być może jedną z właśnie tych rybek dobrze by było wrzucić w sumie do tego, do gara. Z tego, co mniej więcej pamiętam, tam rzucaliśmy właśnie do gara rzeczy. Wiem, że jeden koralowiec tam chciało, żebyśmy wrzucili. Weźmy to. Wrzućmy też szczupaka. Wrzućmy flądry, wrzućmy barwenę. Tą też barwenę wrzucimy, a tego tuńczyka sobie zostawimy właśnie na jutro. Bo jutro w sumie i tak nie będzie działo za wiele. Jeżowca sobie też zostawimy, to też. Diament. Diament sobie zostawimy dla nas, bo będzie nam on tutaj przydatny w późniejszym czasie. Wrzućmy sobie te rzeczy. Jeszcze mamy do zrzucenia tutaj, proszę bardzo, geodę. I szybko do łóżka. Szybko do łóżeczka, bo jest troszkę późna pora. Tak. Dzień 10 lata, rok pierwszy, superancko, mamy to. 3000 zarobiliśmy. Więc kaski trochę jest, dzień 11 lata. Jej! Nowe osiągnięcie pastuch. Osiągnięcie pastuch, 0,50 tysięcy. Wow. Życie na wsi, witamy w życie na wsi. Przewidywana jest niezwykła ilość muszli i korlowców, które wypłyną na wszystkie plaże na całym świecie. Nie jestem naukowcem, ale słyszałem, że to ma coś wspólnego z okresem godowym krabów. Tak czy inaczej, można nieźle się obłowić, przeczesując lokalną plażę. Tak, to wiemy. Dusze są dzisiaj bardzo szczęśliwe. Będą się starały, aby każdy miał dużo szczęścia. Okej. Okay. Jutro będzie słoneczna pogoda. Dobrze wiedzieć.
Dobra, konebeczka. Mieczyk ten sobie, moi drodzy, już zrzucimy tutaj, bo tak naprawdę nie będziemy już z niego korzystać. Teraz, moi drodzy, już liczy się dla nas tylko ten i wyłącznie ten miecz. Dobra. Skoro mamy mieć duże szczęście, to skoro na 14 musimy się wyrobić na plażę. Na 14 musimy się wyrobić na plażę. Motykę możemy... Nie, tak. Weźmiemy. Kilo siekierę z miedzi też niech zostanie tutaj z nami. Bierzemy na pewno to, żeby nie było sytuacji, że przypadkiem zapomnę. Hej kociaku. Proszę bardzo, woda dla ciebie. Kurczaczka tutaj naszego kochanego widzę. Znalazłeś mi jajo. Super. Dobra, jajeczko wrzucone. Lecimy podlewać oczywiście, wykorzystać nieco naszą energię. Z tego co widzę, to jak wracamy przed... Znaczy tak, jak wracamy po pierwszej, to mniej energii jakby nam się odnawia. Więc trzeba też pamiętać w jakiś sposób o tym. Mamy oczywiście metody na to. Mamy przede wszystkim tę saunę całą, więc to jakby nie jest problematyczne jakoś mega bardzo. Jeśli raz tam nie będziemy. Ale wiecie, można unikać jak najbardziej też takich sytuacji, co byśmy nie musieli niepotrzebnie latać, ganiać. Znowu powiem wam, że zaczyna brakować mi energii. Ja tu już miałem plany, że sobie jeszcze jakieś rzeczy porobimy na farmie, a tu kurczę, będzie chyba klops z tego, bo potrzebuję jeszcze troszkę energii. Czy my mamy możliwość sobie coś chapnąć tutaj? Jeden pasternak sobie możemy chapnąć, myślę. No to na pewno będzie wystarczające do tego, żebyśmy mogli tutaj sobie ogarnąć do końca. Pięknie. Dobra, wszystko mamy podlane. Weźmy jeszcze, spożytkujmy ostatnie tutaj ostatki energii na to, żeby pociupać drzewko nam. Okej, okay, dobra, już się to nie uda, bo niestety chybiłem, więc tego pieńka nie usuniemy sobie. Ale dobra. To motykę tylko sobie weźmy. I chodźmy w takim razie, moi drodzy, na luau. Chodźmy, moi drodzy, na luau, chociaż nie wiem, czy nie lepiej było, jakbym przeszedł tam dołem. Chociaż chyba bez różnicy jakiejś większej. I tak muszę przejść przez miasto, i tak. Dobra. Zobaczmy, co to tutaj się dzieje. Jest i sklepik upiera. Zobaczmy, co ty nam tutaj ciekawego sprzedajesz. Dżunglowa kalkomania. Palma naścienna. Może być postawione. To są meble. Okej. Okay. Dżunglowa kalkomania, liście sufitowe, okej. Okay. Mamy totem, mamy gwiezdny owoc. Ekstremalnie soczysty owoc, rosnący podczas gorącej, wilgotnej pogody. Trochę słodki i kwaśny pod skórką. Prosta pochodnia i mamy totem. Okej, okay, przyznam, że nie pamiętałem, żeby Pierre tutaj miał jakikolwiek sklep podczas tego festiwalu. Pamiętałem, że to był raczej taki festiwal, gdzie się za wiele nie działo. Generalnie gdyby nie fakt, że mamy gwiezdne nasiona, to bym szczerze kupił ten owoc, ale że mamy, to nie ma sensu tutaj wydawać pieniędzy. Dobra, witajcie wszyscy. Wstałem trochę późno, wyszedłem i znalazłem się w środku tego gwaru. Make sense. Wow, w dużym mieście nie ma takiego chutney z ostrej papryki. Dobrze. Posiedzę tu przy drzewach. Powietrze jest tutaj o wiele chłodniejsze. Przepraszam bardzo, czemu tutaj jest rozwalony ten? Halo? Przecież ja to naprawiałem, co to ma znaczyć? Gubernator, kogo on obchodzi? Robimy ten festiwal co roku, żeby gubernator spróbował dobro naszego miasta. Okej. Okay. Powolny, nieustający obrót jest kluczem do uzyskania doskonałej pieczeni. Linus. Cokolwiek pieczy Linus, pachnie wspaniale. Siorb, okej. Okay. Dobrze, że mam krem do opalania. Ech, Harvey. Ale się najadłem, tylko co jeszcze można tu robić oprócz jedzenia? No nic, więc rób swoje, Clint. Mam nadzieję, że tego roku zupa będzie dobra. Rzuciłam tam świeże warzywa z mojego ogródka.
Okej. Okay. Ten głupi piach ciągle jest na jedzeniu. Gaz jest niezadowolony z tego faktu. Pewnego razu sam wrzucił do kotła pół kilo sardynek. Jest Abigail trochę z boku. Ciężko mi jest rozmawiać z innymi. Wolę oglądać ocean. Okej, okay, czy ktoś tu jeszcze ewentualnie... Uuu, jest czarodziej tam. Jest Willy, nasz kochany. Uszanowanko Manoni, próbujesz trochę odetchnąć od tego całego gwaru? A zalisz tak. No zalisz tak. Chodźmy do Demetriusa. Ha! Morscy ludzie są ciekawi waszego święta. Ten, Seafolk to będzie chyba coś takiego. Okej, okay, zobaczmy. Wspaniała pogoda na plażową Balangę, co nie? Zatańczyłabym, ale nie chcę się spocić. Nudzę się. Vincent nie jest dobrym tancerzem. Tak, ta jaki ma vibe. Jak kręci dupcią. Emily nie odpowiada. O, stanąłeś mi na stopę, mój drogi. To jest męczące, kochanie. Może pójdziemy coś zjeść, dyszy. Okej, okay, jeszcze Evelyn razem z tym. Ach, zapach oceanu. Przypomina mi o starych czasach. Ta muzyka jest za głośna. Nie mogę mieć chwili spokoju i cieszyć się oceanem. Ach, George. Okej, okay. Zobaczmy, co tutaj mamy. Uważaj, gubernator jest tu na coroczną wizytę. Jeśli masz coś, wrzuć to do kotła. Cóż za piękna okazja. Uwielbiam tu przyjeżdżać. Gubernator. Okej, jeszcze Maru. Jeśli masz co dodać do zupy, wspespnij się po drugiej stronie i to wrzuć. Spoko. Tuńczyk. Dodajesz tuńczyk do zupy. Muszę z kimś porozmawiać o zakupie domku letniskowego. Powinniśmy zacząć luau? Gubernator chyba zgłodniał. Tak, zacznijmy. Ze wszystkimi pogadaliśmy już, więc jak najbardziej sobie ogarnijmy to i zobaczmy, jaka będzie reakcja gubernatora na nasz dodany składnik. Czy będzie dobrze, czy będzie źle? Ludziska, to czas na kolejną ceremonię luau. Wierzę, że każdy z nas dodał coś dobrego. Nie chcemy, żeby gubernator żałował wizyty u nas. Kilo sardynek. Gubernatorze, mógłby pan uczynić nam tego honoru i jako pierwszy spróbować zupy? Oczywiście, cały rok na to czekałem. Duża zupa, duża zupa. Okej, okay, wziął łycha jeszcze. Zadowolony chyba. Ach, bardzo dobra zupa. Produkty z doliny nigdy nie zawodzą. Nie jest to mega super wynik, ale... bo wiem, że na pewno by robił tak... 50 razy. Smaczna, dobrze się spisaliście. Kto chce trochę zupy? Luau było udane. Dobrze, że było w tej zupie coś z mojej farmy. Pora wracać. Tak, wróciliśmy. I teraz, moi drodzy, z tego co wiem... Tak, zobaczcie, dużo serduszek udało nam się dostać. U wszystkich mniej więcej. No, może nie tak u wszystkich, ale trochę dostaliśmy. Więc jest całkiem zacnie. Moi drodzy, pora zatem iść spać. Zarobić 60 zł za jajeczko. I myślę, że kończyć odcineczek nasz niestety. Myślę, że niestety kończyć nasz odcineczek, bo 3 dni poleciały, jak z bicza strzelił. Zobaczmy tylko, co tam wróżbita nam powie. Będziemy mieli mało szczęścia, więc trzeba uważać. Uuu, i będzie burza. Będzie w końcu można odpocząć od podlewania tych grządek, więc sporo energii będziemy mieli na kopanie. Ale co tam potem będzie, to się zobaczy. I czy jest coś w końcu? Jeszcze melony czekają, ale znowu mamy papryczki. I mamy pierwsze... Aha. Pierdzielony, zarąbał mi chmiel. No co za pijusy, kurde, z tych kruków. Dobra, czyli w takim razie musimy stracha na wróble nieco przestawić, żeby był też w drugim miejscu, ale to dopiero, moi drodzy, w następnym odcinku. Tak więc, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, moi drodzy, bo na waszym odzewie zależy mi, jak zawsze, najbardziej. Powiedzcie mi, czy wam podobało się luau. Jest takim malutkim festiwalem, więc jakby niewiele się na nim dzieje. Ale powiedzcie, czy wam się on spodobał, czy nie. No i możecie jeszcze skomentować, czy chodzenie po kopalni, trochę łowienie i tak dalej nie nudzi was, czy to jest w miarę w porządku, bo przyznam szczerze, że na razie to są jakby takie rzeczy, które musimy trochę powykonywać, bo na farmie za wiele nie możemy teraz robić. A ja się chcę teraz napić. Bo mi, kurde, już siada gardło powolutku. Może ewentualnie sobie ogarniemy jakieś zwierzaki, chociaż no na razie chciałbym spróbować zarobić na tę wędkę, a jak widzicie, 3000
jak zbicza strzelił, poszły przez to jedno łowienie wczorajsze, więc myślę, że jeszcze sobie połowimy w następnym odcinku co nieco. No i zobaczymy, jak to będzie też z naszą faremką, zobaczymy, jak to będzie z kopalniami, więc jeszcze sobie jakoś tutaj będziemy radzić się, bawić. I moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania, żebyście byli na bieżąco z taką oto serią jak właśnie Stardew Valley, ale i nie tylko. Staram się na kanale ogrywać głównie gry indie, ale różnego rodzaju horrorki też się pojawiają. Innego typu materiały jak unboxing, tier listy, czy też nawet Next Please, które jest serią tutaj u mnie na kanale typowo pokazującą wersję demo gier, które są aktualnie na Steamie, które będą za jakiś czas z gry wychodziły. Więc mam nadzieję, że znajdziecie coś tutaj dla siebie, co was zainteresuje i będziecie chcieli tutaj z nami zostać na nieco dłużej. Ja, moi drodzy, wracam pod kamień i do zobaczenia następnym razem. Papatki!